Witam serdecznie na kanale Station Nord z sali wykładowej Station Nord w Krakowie. Ostatnio mówiliśmy o tym, co jest źródłem słabości. To był film Tematy, których ludzie unikają. No dzisiaj dalej będziemy mówić o źródłach słabości. No, rozmowa o źródłach słabości. Przekraczanie ich pozwala kształcić siłę. Zapraszam. Zacznijmy od historii, które pozwolę sobie skomentować później. Otóż pewien nauczyciel zauważył w czasie wykładów, że starszy pan X zasypia zaraz na początku wykładu i budzi się przed jego końcem. Nie posiada ani czujności, ani właściwie ustawionej uwagi. Nie zbudował też masztu w umyśle, do którego mógłby się przywiązać, aby pamiętać, że ma słuchać. Ze starszym panem X przychodził na wykłady jego wnuk. Nauczyciel wpadł na pomysł, jak temu zaradzić. Zaproponował wnukowi, że ofiaruje mu pewną niemałą kwotę, w zamian za którą, kiedy dziaduś zaśnie, natychmiast go obudzi. To dobrze działało przez trzy spotkania. Raz, dwa, trzy. Przez trzy kolejne spotkania. Ale na czwartym i piątym spotkaniu już się nie sprawdziło. Kiedy nauczyciel zapytał młodziana, dlaczego nie realizuje zadania, otrzymał odpowiedź. Kiedy powiedziałem dziadkowi, ile mi dałeś za to, abym pomagał mu być przytomnym, dał mi trzy razy tyle, abym tego nie robił. Ta historia odpowiada na pytanie, dlaczego w życiu tak trudno jest być obecnym, przytomnym i czujnym. Kwota, którą oferował nauczyciel, obrazuje pragnienie bycia przytomnym i pamiętania o obserwacji i właściwym utrzymaniu uwagi. Natomiast kwota, którą zaoferował pan X, sugeruje naturalne lenistwo, stare nawyki i płynące z natury unikanie prawdy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o lenistwie. Lenistwo objawia się jako zapominanie. Zapominanie zadań, zakazów, nakazów, zobowiązań, a przede wszystkim zapominanie o przedmiocie obserwacji. Zapominanie o celu, do którego zmierzamy. Rozwijanie umiejętności obserwacji i pamiętanie o celu stanowi podstawę rozwojowych praktyk. W rozwoju koncentracji szczególnie jest to ważne na początku. Dotyczy to pamiętania instrukcji i przedmiotu medytacji. Im bardziej jest stabilne, tym ważniejsza staje się czujność, która odkrywa odejście od instrukcji. Obserwowaliście kiedyś kota czyhającego przed myślą dziurą? Potrafi stać godzinami, a ponieważ jest czujny, zareaguje natychmiast, kiedy pojawi się mysz. Kot czatujący pod myślą dziurą ilustruje pamiętanie, gotowość do działania i korekty. I to jest objawem czujności. Ale przejdźmy do lenistwa. Mamy kilka rodzajów lenistwa. Pierwszy rodzaj lenistwa to zajmowanie się sobą. Temu towarzyszy zniechęcający do pracy umysł. Oczywiście praktyka i studia są pożyteczne, ale ja nie mogę tego robić. To jest za trudne. Takie nastawienie oczywiście blokuje nasze postępy i rozwój. Jeśli wkładamy w coś energię i wysiłek, pojawią się postępy u każdego. Ale ten rodzaj lenistwa zablokuje postępy. Jeżeli takie poczucie powstaje, powinniśmy je zignorować, uświadamiając sobie, że jest wielką przeszkodą w praktyce rozwojowej czy przy realizacji naszych celów. Zachęcamy siebie, rozwijając refleksję, że jesteśmy fizycznie zdrowi i mentalnie zdolni. Nawet jeśli wiemy, że umrzemy jutro, powinniśmy iść do przodu. Ślady w umyśle zostaną na przyszłe życie. Obszerniej o zajmowaniu się sobą mówiliśmy w filmiku o sabotowaniu własnych celów, historia o samurajów. Oczywiście mam tu na myśli brak rozumienia, który powoduje odepchnięcie tematu. Ktoś przychodzi do nas na zajęcia i rezygnuje, mówi: ta, za trudne, nie dla mnie, nie wiem o czym to jest. Inni też nie rozumieją, ale czują, że brak rozumienia naprowadza ich na ideę, że skoro nie rozumieją,
To, żeby nie rozumieć, trzeba złapać coś, czego ich zakres umysłu w danym momencie nie obejmuje. Czyli można powiedzieć, łapią jakąś rzeczywistość, którą czują. Więc postanawiają to sprawdzić. Co jest grane? Czy ktoś nas tu robi w konia? Czy opisuje zjawisko, którego znajomość może przydać się w życiu zmierzającym do spełnienia? Drugi rodzaj lenistwa manifestuje się, kiedy zaczynamy studia i praktykę, uczymy się czegokolwiek i w trakcie tego stajemy się mentalnie pochmurni. Tempi doświadczamy monotonii, umysł staje się ospały i niechętny. To lenistwo letargu. To lenistwo również blokuje, można powiedzieć, rozwój. Musimy natychmiast to porzucić. Możemy przywołać przykład ludzi, którzy dla osiągnięcia mini celów ciężko i bez przerwy pracują, aby osiągnąć stosunkowo krótko trwające rezultaty. Owoc praktyki rozwojowej zmierzających do realizacji celów w mianowniku jest unikalny. Wzrasta nasza siła psychiczna. Doświadczamy mniej cierpienia, dlatego powinniśmy rozwijać wdzięczność, że w ogóle możemy realizować nasze cele, że możemy się rozwijać. Trzeci rodzaj lenistwa składa się z aktywności, które są sprzeczne z kierunkiem, do którego zmierzamy. Na przykład praca zaczyna nas pochłaniać. Zapominamy, że sukces na wielu polach wymaga poświęcenia czasu i energii na zadania ważne, ale nie pilne. To lenistwo klejenia się. Mentalne nastawienie, które uważa praktyki rozwojowe jako męczące i nudne, a pogrąża się w zaangażowaniu w drobnych, nieważnych sprawach. Kiedy idzie na piwo lub na imprezę, wkracza z pełną energią i zaangażowaniem. Ale kiedy ma zrobić coś rozwojowego, to nie. To bardzo szkodliwa iluzja i pomieszanie. Możemy stracić nawet całe życie. Ważne jest zrozumienie radosnego wysiłku, ponieważ to jest antidotum na lenistwo. Oczywiście, lenistwo objawia się również jako niedbalstwo, niechlujstwo, rozwiązłość i ekscytacja. No, co by o tym nie powiedzieć, są to źródła słabości. Więc cóż, życzę Wam przezwyciężenia lenistwa i zrozumienia, czym jest radosny wysiłek i oby towarzyszył Wam jak najczęściej. Wszystkiego dobrego. Jeśli uważasz, że ten materiał był wartościowy, możesz postawić nam kawę na buycoffee.tu / WZPPSN. Dziękujemy.